Siemanko! Dzisiaj na tapecie zmora laguniarzy, czyli 1-9 PCI. Noni! I tak, minęło już 80 tysięcy i 5 lat od remontu silnika. Co k***a? Remont 1-9 DCI? Pewnie paneweczka, co? Chuje tam panewka. Uszczeleczka pod głowicą, a dokładnie był wżer na bloku. Blok został splanowany, jak dobrze pamiętam, o 0,2 mm. Tam z pomiarów wystawania tłoka wyszło, że najgrubsza uszczelka. Także lepiej, żeby już się tam nic nie działo, bo ten silnik to już więcej nie przeżyje. No, 80 tysięcy trochę według mnie za dużo jak na rozrząd, ale nie ja tym jeżdżę. Ważne, że 5 lat nie przekroczone i zostały tutaj poczynione takie małe zakupy. Jak widać, wszystko praktycznie oryginał, oprócz poduszki silnika. Ale zaraz wam pokażę, to też jest oryginał. I dlaczego oryginały? Bo za PiSu mam emeryturę, a za PO to bym była dopiero za 4 lata. Ponieważ jest to 1.9 DCI, do tego silnika wszystko co oryginalne kosztuje niewiele drożej od zamienników, więc naprawdę nie warto oszczędzać. To się potrafi mścić, ale jedziemy po kolei. Od najważniejszego, czyli rozrząd. Rozrząd oczywiście z pompą wody i jakiś znajomy znak, nie? Dajcie znać w komentarzu, co robi te pompy. Nie chcę tutaj kłamać, bo tak mam coś na końcu języka, ale nie wiem. Wolę się tutaj nie wygłupiać. Pompa obowiązkowo. 80 tysięcy to, no na pompę niby mało, ale jednak. Kurwa, to kosztuje grosze. Nie, naprawdę, nie przesadzajmy. Rolka, też numer jakiś znajomy. Ale za Chiny nie kojarzę. Rolka jest japońska Koyo. Też może, wiecie, kto robi oryginał, to dajcie znać w komentarzu. Bo wiecie co, nie zawsze się opłaca oryginał. Do 1.9 DCI tak, opłaca się, ale na przykład do V6 nigdy w życiu. Do V6 na przykład kompletny zestaw rozrządu robi Daiko, plus tam te rolki są chyba SKF-a. No i kupujesz najtańszy zestaw Daiko i masz praktycznie oryginał, tak? Zresztą odsyłam was do filmu ostatniego zmiany rozrządu V6, więc sobie zobaczycie. Tutaj pasek robi Gates. I to tak patrzę, już od wielu, wielu lat jest Gates w tych silnikach R4. Na pierwszy montaż uszczelki są. Są, jeszcze jedna uszczelka od pompy. No, tutaj robię Gates. Także kupując zestaw Gatesa też macie praktycznie oryginał. Ale możecie sobie sprawdzić cenę. To naprawdę różnica jest znikoma. Zależy, gdzie się szuka. A więc tak, dobra. To powiedzmy odłożymy tu. Jak już robimy rozrząd i nie wiemy ile ma nalatane koło pasowe, kupujemy nowe koło. I to jest kurwa temat naprawdę drogi. Te kosztowało chyba 430 zł. Ile jeszcze kupa? Rok temu za takie same, i tu uwaga, kupiłem je do 1.8 przedliftowego i pasuje, tylko jest na 7 zębów i jest trochę lekko przesunięte w lewo, ale to nic nie robi tam złego. Już rok czasu jeździ, nic tam się nie dzieje. Tylko że rok temu za takie koło dałem 300. Za co? Ja wiem, można kupić zamiennik za 200 zł, ale powiedzcie to tym, którzy remontowali przez to silnik. To jest śliski temat ogólnie w tych renówkach, dlatego nie radzę kupować zamienników. Nie wiem, kto to robi. Tutaj ciężko dojść, kto robi te koło. Tu też nie zwalałbym winy na samo koło, chociaż tu przez te koło właśnie dzieją się te rzeczy złe z przeskakiwaniem rozrządu. Ale duży tutaj wkład w tym problemie ma samo Renault. Konstrukcją tego właśnie, jakby to powiedzieć, napędu, rozrządu i paska wielorowkowego. Na przykład w V6, czy w tych starych Volvo silnikach, co były w renówkach, tam jest koło zębate, więc tu już mogę się mylić. Ale nie, tak, tak jest. A jak, tak. Tam jest koło zębate paska rozrządu, robi też zapiastę do koła. A to jest jakby zintegrowana piasta razem, czyli przykręcana na jedną śrubę. Tam jest piasta na 4 śruby i osłona rozrządu jest wyprofilowana idealnie pod tą piastę, więc nawet gdyby te koło się rozpierdoliło, to trzeba mieć mega, kurwa, dużego pecha, żeby coś tam się wkręciło w rozrząd. Dlatego tyle się nie słyszy o rozwalonych rozrządach V6 czy w tych właśnie silnikach Volvo, tylko głównie w tych czterocylindrówkach Renault jest problem z tym. No, obowiązkowo nowa śruba, wiadomo, można sobie starą zmierzyć, ale kurwa, no tego się nie wymienia codziennie, to już i tak jak są koszty jakie są, lepiej pójść na całość, wymienić tą śrubę i mieć to z głowy, niż potem się martwić, że coś się stanie.
Tam się za dużo nie stanie, no bo to 1.9 DCI, więc ma klin na dolnym kole od rozrządu, ale... Ale strzeżonego i tak dalej. Także przy okazji, jak już robimy rozrząd, no to poduszkę warto wymienić, szczególnie, że ta już leży. Olej pewnie wleciał, poduszka sobie leży na... Inaczej, łapa leży na poduszce, czyli metal o metal nie pierdala. Także no, tani to koszt nie jest, niestety, ale też nie wymienia się tego co roku. No chyba, że kupujemy jakiś kurwa chiński zamiennik albo inne gówno z ryżu zrobione. A to jest Hutchinson, czyli oryginał. Numerki są zdarte. Tutaj tak samo. Popatrzę, czy w końcu poszli po rozum do głowy i zaczęli to lakierem zamazywać, bo tak to przecież rdzewiało po prostu. I ta poduszka nie różni się niczym innym od tej samej, która jest sprzedawana w pudełku Renault. Znaczy różni się tylko tym, że ma napisy w pudełku z Renault. A tutaj nie ma, jest troszkę tańsza. Chociaż i tak, kurwa, tak to wszystko podrożało. Wiadomo. Wina Tuska i wina Putina. Super partia, kurwo! No dobra, to tak, jak już mamy nowe koło pasowe, nowy rozrzut, no to wiadomo, pasek obowiązkowo. Tamten na pewno nie będzie zużyty, ale to nie jest majątek. Oryginał kosztuje tyle samo, co taki spółki. Chyba Hutchinson, tak? Tak, Hutchinson robi oryginał. No, także no, mówię. Nie ma co na tym oszczędzać, wymieniamy od razu i mamy kolejne 5 lat, albo no nawet te 80 tysięcy kilometrów z głowy. Przy okazji będzie wymiana oleju i tu od razu pokażę, dlaczego zawsze kupuję filtry Purfluxa. Poznajecie ten znaczek? Jeszcze jak? Chyba wszystko jasne, prawda? Większość filtrów dla Renault robi Purflux. Tak samo od razu filtr paliwa. No zawsze z olejem zmieniam, też jest Purflux. Nawet numer oryginału jest Purfluxa. Co za przypadek? No co, one się niczym nie różnią, no dlatego powiem tak, cena jest ta sama, więc wszystko jedną paczką. Jeszcze tylko zaraz pojadę po olej i bierzemy się za robotę. Powiem tak, robota jest prosta, banalna, tam nawet chyba nie ma co tłumaczyć, pasek ma znaki, ale to już wytłumaczę na aucie, jeśli ktoś tego nie robił. Chociaż pamiętajcie, nie bierzcie za mnie przykładu. Kurwa, żebym kupił Passata, to i suby by się zgadzały. Kurwa, jeżdżące nieszczęście. Same problemy. ABS do roboty. Zaraz sprawdzimy, co jest. Chociaż domyślam się, że pewnie coś z pompą. Pamiętam, że już ta była zgniła trochę ta blacha, więc już pewnie jej kurwa tam nie ma. Może sobie lata na przewodach. Olej do zmiany, to już wiadomo. Standard. No i brak czujników. Obstawiam, że coś z anteną albo z instalacją do anteny. Także będzie trochę grzebania i to wszystko w jeden dzień praktycznie. O matko. Bosko, mówię, co się stanęło? Jest i on. Tragedia na kółkach. Ale i tak, co to auto przeżyło przez tyle lat, to jednak nie jest takie wcale złe. 120 koni. Po lifcie. To też jest właśnie ciekawy przypadek, bo to chyba bardzo mało ich było po lifcie, tych 120. Ale ten już ma właśnie pasek 133 zęby, czyli ten taki jakby od tej wersji 130-konnej. Czyli to jest 120 koni przedliftowe, ale już z rozwiązaniami większości poliftowymi. Tylko to jest tam jakieś pierwsze miesiące tej produkcji poliftowej, więc takie kwiatki. Wymiany rozrządu wam tu nie będę nagrywał, bo... Dlaczego? Jest pewnie już pierdyliard filmów na ten temat. Rozrząd tutaj to jest banał. Naprawdę nie ma co tu tłumaczyć. Najwyżej wam tu jakieś porobię przebitki, jakieś tam przemyce, uwagi, ciekawostki. A komu to potrzebne? No bo co sam rozrząd, no to wiecie, no góra, dół, dwa znaki. No niestety oprócz tego rozrządu tutaj jeszcze patrzę, od chuja rzeczy jest do robienia. Ja mam na to tylko jeden dzień. Słabo to widzę, ochoty to praktycznie zero. Także co, no, to sobie rozbieram zaraz, wyrzucam filtr, zdejmuję pasek, koło, nadkole tamten kawałek, odkręcam koło pasowe, no i wiadomo, reszta, no, łapa, jakie tam pierdoły. Poduszka, jak widać, leży, ale o dziwo nie jest jeszcze tragedia. Wydawało mi się, że jest gorzej, to chyba nie w tym aucie było, ale jest nowa, będzie nowa. Tutaj jest właśnie miejsce, żeby wsadzić sobie śrubokręt do zablokowania wału, żeby odkręcić koło pasowe, bo mówię o tym właśnie dlatego, że wiem, że część ludzi myśli, że odkręci te koło przy pomocy
blokady tam, które się tutaj w tamtej stronie wkłada. Może się udać, może się nie udać, ale najczęściej to się kończy łamaniem tej blokady, naprawdę to jest bez sensu. Nie wiem, czy w serwisówkach pewnie też pokazuje, że tędy można to zrobić. Tutaj sobie normalnie wkładamy grubszy śrubokręt, albo ktoś tam pomaga, albo jakoś tam sami sobie go zablokujemy i można odkręcić. Normalnie powinna być tutaj taka ta zaślepka na klucz. Dziesiątkę jedną tutaj od dołu. Jak widać, wszystko upierdolone w oleju. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. Bo ciekło tam wcześniej z klapy gaszącej. I tylko z góry to poczyściłem, a tutaj trzeba będzie teraz od dołu to wszystko poczyścić. Trochę też patrzę, szmiska się poci, więc kurwa na 5 lat i się poci, ja pierdolę. Chyba, że to tak wszystko się rozbryzgało od tej klapy gaszącej. Ale no, jeszcze raz mówię, tutaj blokujemy najlepiej wał, kurwa, a nie blokadą do ustawiania rozrządu, no bo to można sobie narobić biedy z tym. Albo jak ktoś ma po prostu pneumatem, to kurwa bez żadnej blokady pójdzie. 20 minutes later. No i wykręcone bez pomocy. Na zwykły śrubokręt, tak pokazywałem. Tak mi ciekawi, czy to koło jest fabryczne? Czy to jest jakiś zamiennik? Bo oznaczeń Renault nigdzie nie ma. Jest w ogóle inaczej zrobione niż te oryginalne. Może już komuś kiedyś się rozjebało. Chyba, że takie oryginalnie było, ale nie wiem. No w 1.8 siedziało oryginalne, było takie. W 1.8 jest oryginalny przebieg, tam na 100% to było oryginalne, bo tyle mniej więcej one wytrzymują. Tu jest coś tam 300, ponad 300 tysięcy przebiegu. Także nie wiem, no. Ale powiem szczerze, nadal nie wygląda źle, jeśli chodzi o tą gumę. Ja chyba dlatego jego wcześniej w ogóle nie zmieniałem przy remoncie silnika, bo dobrze wyglądało. Nie było z nim problemów. No ale jak już kupiony jest nowe, no to składamy nowe, będzie spokój. Też myślę, że to będzie miało dożywocie w tym aucie. Pójdzie na złom razem z tym silnikiem. No, a pasek to jak mówiłem, w dobrym stanie będzie, jest. Dobry pasek, to nie boi się przebiegów. Ale jak już nowe koło, nowy rozrząd, to naprawdę nie ma co tam tych 7 dych oszczędzać. A pan i tak wybaczy pisowi. A więc tak, dół mamy zablokowany. I ten znak właśnie powinien być tutaj na lewo od osi środka silnika, czyli ten ząbek powinien wychodzić na osi. A clean powinien między takie dwa odlewy wchodzić jakby. Także tutaj jest ok, mamy wał zablokowany. Wcześniej wymienić pasek rozrządu. Niby tylko pół ząbka jest rozciągnięty, ale jednak 80 tysięcy, no. Według mnie już prawie ostatni moment na ten pasek. To tak jak mówiłem, rozrząd jest banalny. Jeden znak. Drugi znak. Trzeci znak. No, a blokadę wkręcamy sobie tego śrubę. Dociągamy i potem nakrętkę od rolki dokręcamy momentem 50 Nm. I po robocie składamy do kupy. Wiadomo, dwa obroty wału, sprawdzamy czy jest ok. Składamy do kupy i odpalamy. Tutaj taka mała wskazówka. Trzeba uważać, żeby napinacz siedział w tym wypuście przy dokręcaniu, przy naciąganiu. Tu się wkręca śrubę. Teraz powiem, jaka to śruba. M6. Także trzeba sobie przygotować taką M6. Pamiętać o tym. To jak widać jest ten sam praktycznie napinacz, tylko że od producenta, nie od Renault, więc jest sfrezowany napis Renault, tam numery fabryczne, numery OE. No, a poduszka tak wygląda. Jest różnica, co? Chociaż ta nie puściła chyba nawet oleju jeszcze. Ale już tu parcieje guma, więc myślę, że lada moment olej by uciekł, ile jeszcze tam jest. Może wyciekł już dawno po prostu i
wyschło. Powiem tak, to jeszcze nic. On potrafił być jeszcze czarniejszy. Mam wrażenie, że już chyba się ten bak wypłukał z jakiegoś zasypionego paliwa. Widać, dlaczego warto co 10 tysięcy razem z olejem sobie zmienić ten filtr paliwa. Dieselku, no majątku nie kosztuje, tak? A few moments later. No, do tego. A, ta zielona kontrolka to jest ciśnienie oleju. Uwaga,